Witam serdecznie. Spotykamy się dzisiaj ponownie z Romanem Tenem i porozmawiamy na temat zmian w polskim godle i hymnie w związku z zamiarami Ministerstwa Kultury w tej kwestii. Witam Cię. Witam serdecznie, witam wszystkich. Jesteś w Polsce jednym z większych ekspertów w tej dziedzinie, ponieważ badasz to hobbystycznie, można by tak powiedzieć, ale masz już dużą biegłość, tak, ponad 20 lat. I ostatnio ktoś mi przysłał linka do informacji na Interi, że minister kultury chce zmienić coś w hymnie naszym i w godle polskim. I w związku z tym chciałbyś przeanalizować te jego intencje i przekazać swoje propozycje, więc proszę bardzo. Proszę Państwa, po otrzymaniu informacji od Aleksa właśnie odnośnie, że Ministerstwo Kultury zamierza dokonać zmian w symbolice narodowej, czyli w heraldyce, to mnie troszeczkę, powiem, poruszyło, bo tych zmian to my już za dużo w tym kraju mamy i po naruszeniu konstytucyjnych spraw ktoś się bierze za kolejne symbole narodowe. Proszę Państwa, nim przejdę do meritum sprawy, to chciałbym Państwu jedną rzecz wyjaśnić, wprowadzić. Może część Państwa na pewno to zna, ponieważ wiele otrzymuję informacji na ten temat, wymiany poglądów. Natomiast ja napisałem taką książkę, tutaj macie Państwo na ekranie, ja ją tutaj w oryginale pokażę, ona jest tylko do nabycia u mnie. Jest to książka, która chyba jedyna w swoim rodzaju, która poświęcona jest symbolice, ale symbolice niekonwencjonalnej. Ponieważ w tej chwili w świecie mnóstwo krąży różnych symbolik od kilku tysięcy lat, które między innymi bardzo ładnie opracował Kopaliński w swoim zbiorze, ale to są symbole nadane jakiemuś miastu, państwu, czy wydarzeniu, czy religii i tak dalej. Natomiast to, co ja tutaj przedstawiłem w tej książce, to jest posługiwanie się symboliką niekonwencjonalną, a więc jakimiś wzorami, figurami geometrycznymi, kolorami, literami. To wszystko ma wpływ na przekaz informacji. Jak się to dzieje? To wiecie Państwo, ja opisałem to w książce, w wielu audycjach to się non-stop powtarza i szkoda mi czasu, żeby to w tej ponownie opowiadać, więc można to zobaczyć w moich filmach, zresztą z Aleksem też nagrywaliśmy taki film, gdzie ja o tym już mówiłem. W związku z tym tylko nadmieniam, że taka szkoła powstała i powiem jeszcze inaczej, że taki kurs już się odbył w tym roku na przestrzeni maja i lipca. Właśnie odbył się taki kurs czytania symboliki, właśnie tej zdobywania informacji na podstawie symboliki niekonwencjonalnej. I taki kurs można sobie zakupić. Tytuł tego kursu: Sztuka czytania informacji z grafiki użytkowej, znaków firmowych, wizytówek, ulotek, reklam filmowych i internetu. Taką można sobie zakupić, wpisując taki tytuł lub wejść na stronę moją, czy na stronę Aleksa Berdowicza, czyli na stronę Porozmawiajmy. I proszę Państwa, tylko mały szczególik chcę podać, żeby Państwa wprowadzić, bo jest to bardzo istotne właśnie przy omawianiu elementów naszego godła i godła, które tam ktoś proponuje, żeby wprowadzić. Oczywiście są to konsultacje, ale ja już z góry widzę, że będą problemy, tam już bardzo silne lobby i będziemy o tym mówić. Proszę Państwa, dwóch naukowców, Bandler i Grinder, to amerykańscy naukowcy, zajmowali się między innymi psychologią nauczania i językiem ciała. Istnieje taka dziedzina niekonwencjonalna, która mówi, że my wszelkie informacje i sytuacje życiowe, swoje cechy nosimy na sobie. Wszędzie, gdzie idziemy, nosimy te sytuacje, jedni bardziej lub mniej wyeksponowane.
Ale to zostawimy ten tytuł. Natomiast chcę się zająć jednym bardzo ważnym szczegółem, który był kluczem właściwie, może nie kluczem, a trzonem do utworzenia klucza, aby zdobywać te informacje właśnie z wszelkiego rodzaju grafiki. I proszę Państwa, przyjrzyjmy się tutaj, momencik, ja sobie tylko jeszcze podświetlę tutaj, tak, i zobaczcie Państwo, obserwuję, zajmując się psychiką ludzką, obserwowali ludzi i doszli do takiego spostrzeżenia, że ludzie, jeśli rozmawiają, dwóch ludzi rozmawia z sobą, przynajmniej dwóch musi być do rozmowy, w związku z tym ich oczy, zwrócili uwagę na oczy, że ich oczy w zależności o tym, co chcą opowiedzieć, czy przypomnieć, czy jakieś przypomnieć dźwięki, czy konstruować dźwięki, to ich oczy idą w różną stronę. I zauważyli, między innymi tu macie na pierwszym obrazku, na pierwszym obrazku, jeśli, może inaczej, zaczniemy od, przypominamy, jeśli ktoś opowiada jakąś historię, czy jakieś wydarzenie i potrzebuje sobie przypomnieć jakiś fragment z wydarzenia, no chwilowo gdzieś mu umknęło, to jego oczy pójdą prawdopodobnie w lewą górną stronę, gdzieś pod kątem 45 stopni. Jeśli natomiast będzie chciał sobie przypomnieć jakąś melodię czy dźwięki, no to jego wzrok gdzieś pójdzie, będzie chodził tu na linii wysokości głowy, mniej więcej na poziomie głowy. Jeśli będzie prowadził ktoś z sobą taki dialog wewnętrzny, to będzie gdzieś tak spoglądał czasami tu w tym rejonie, tu będzie sobie coś tam konstruował, czy na mnie konstruował, ale będzie sam sobą rozmawiał, omawiał jakieś kwestie, które są dla niego bardzo ważne. Jeśli natomiast ktoś w czasie rozmowy patrzy w prawą górną stronę, no to mamy to informację, że ten ktoś kłamie, szuka jakiegoś, coś chce ukryć, więc szuka zastępczego określenia. Ale też jeśli na przykład pracują ludzie konstruktywnie, jakoś coś projektują, czy w grupie omawiają, to gdzieś ich wzrok też będzie chodził w prawą górną stronę, tutaj, gdzie Państwo macie, to jest to, prawą górną stronę, ponieważ kłamstwo jest też swojego rodzaju projekcją. Musimy jakiś wariant opowiedzieć, skonstruować, aby nie powiedzieć na przykład przykrej prawdy. Jeśli ktoś na przykład chciałby sobie, ktoś pisze muzykę, czy pisze na muzykę, to jego wzrok, jeśli będzie coś szukał czegoś, to jego wzrok pójdzie znów w prawą stronę, mniej więcej na wysokości głowy. Jeśli będzie ktoś miał jakieś przeżywać wrażenia, odczucia kinestetyczne, wrażenia cielesne związane z jakimś wydarzeniem, to jego wzrok będzie kierował się właśnie w dół, w prawej strony, po stronie prawej, pod kątem gdzieś 45 stopni. I to jest, to dotyczy ludzi żywych, żywych rozmówców. Zawsze musimy się orientować według stron naszego rozmówcy. Jeśli u niego idą w prawo, wzrok idzie przy opowiadaniu, aha, to wiemy, że albo coś zmyśla, albo kłamie. Chyba, że mówię, pracujemy twórczo i wtedy on szuka sobie tam gdzieś jakiegoś rozwiązania. Natomiast jeśli mamy grafikę, to jest to zupełnie inna sprawa, ponieważ ta tematyka jest bardzo mało znana ludziom, bo należy do dziedzin niekonwencjonalnych, więc wielu ją z góry odrzuca, a szkoda, ale mają prawo do tego, że proszę Państwa, jeśli ktoś konstruuje, projektuje, rysuje grafikę, grafik, załóżmy, robi grafikę i jeśli przychodzą mu myśli jakieś, on nie wie, co oznaczają, co to oznacza, ale jakiś szczegół, o, damy go po prawej stronie, bo to jest akurat szczegół, z którym mówi, informuje nas,
co może się zdarzyć w przyszłości lub o czym ktoś myśli. I on podświadomie ten element ułoży tu gdzieś po prawej stronie swojej pracy. Jeśli pojawi się mu jakiś pomysł, on nie wie, nieświadomy, że coś będzie oznaczało przeszłość, wydarzenia z przeszłości, na przykład jakieś kłopoty z powstaniem firmy, czy sukces z powstaniem firmy, to on ten element umieści gdzieś tu po lewej stronie rysunku. Lewej swojej stronie. Swojej stronie. Więc wszystko, co projektant zrobi na komputerze, czy narysuje ręcznie, czy namaluje, to będzie jego lustrzanym odbiciem, jego psychiki, jego świata wewnętrznego. Powtarzam, jeśli rozmawiamy z ludźmi żywymi, to orientujemy się według stron rozmówcy naszego, natomiast jeśli interpretujemy czy analizujemy grafikę, to patrzymy po naszej prawej stronie. Orientujemy się według naszych stron, czyli prawa i lewa strona. I to tyle tytułem tego zagadnienia, które było kluczem, właśnie weczonem do stworzenia klucza rozkodowania wszelkiego rodzaju grafik filmowych, ulotek, reklamowych. To w czym znajdziecie, jeśli ktoś z Państwa będzie sobie życzył, to w tej szkole znajdzie te tematy lub w tej książce, którą właśnie wydałem 17 lat temu. Książka była pisana przez 9 lat. Tyle czasu potrzebowałem, aby rozkodować tysiące grafik, aby wreszcie potwierdzić to i móc się tym posługiwać, a efekty są wręcz zdumiewające. Proszę Państwa, mamy tutaj zaproponowane właśnie godło. To po prawej stronie jest godło obecne, a tu jest zaproponowane godło przez, nie wiem przez kogo, ale ja mogę sobie tylko pomyśleć przez kogo, ponieważ ostatnio namnożyło się nam specjalnych ministrów. Minister od śmierci, minister od braku kultury i minister od ciemnoty. I prawdopodobnie to, co wyprawia minister ostatnio, że nawet obowiązki religii w szkole, wycofują lektury, wprowadzają jakieś tam książki dzieła Jana Pawła II, to mi cuchnie mi, drodzy Państwo, państwem wyznaniowym. Proszę Państwa, z czym się każdemu kojarzy purpurowy kolor? Purpura, jak mówimy o purpurze, to wiadomo, że chodzi tu o kler. A więc jest to efekt sojuszu Kościoła z tronem. Zresztą zapewne Państwo widzieliście, ja nie wiem, czy w telewizji pokazują, bo ja nie oglądam telewizji, ale w internecie mnóstwo transmisji, na przykład jak cały rząd jedzie do Torunia i na kolanach hołduje ojcu Rydzykowi. No więc myślę, że to jest bardzo proste do rozszyfrowania. W związku z tym od razu buntuję, we mnie się krew gotuje, że nie ma zgody. Nie ma zgody na taki kolor w tle. Ten kolor czerwony istniał od wielu, wielu lat. Jest to kolor, który według mojego dzieła, mojej książki symbolizuje potęgę, bogactwo, ale również krew, kradzież, niewolę i tak dalej, ponieważ no, nie da się jednemu kolorowi tylko przypisać jednego znaczenia, bo sytuacji jest w życiu mnóstwo, ale to jest opisane w książce i w trakcie szkoły. Jest to bardzo ładnie omówione, więc kogo to interesuje, to może skorzystać. I proszę Państwa, druga rzecz. Zobaczcie Państwo, co obecny orzeł ma w skrzydłach. Ma takie dwa pentagramy. Na temat pentagramu już też mnóstwo wypowiadałem się, między innymi również w audycjach nagrywanych z Aleksem Berdowiczem. W związku z tym nie będę do tego wracał. Dla mnie jest to figura negatywna. Więc pentagram w tej postaci tworzy tak zwaną figurę destruktywną.
kiedy ona jest konstruktywna, to już tam jest wszystko opisane, opowiedziane. I proszę Państwa, co się stało? Oczywiście te pentagramy są na takiej nodze, troszeczkę jakby na jednej nodze pochylone, tak jakby satanistycznie, czyli wypaczenie idei religijnej. Co się zresztą u nas dzieje na internecie, mnóstwo jest właśnie wybryków wielu ludzi, którzy powinni dbać o moralność, a oni właśnie ją łamią i nic za to się im nie dzieje. I proszę Państwa, z czym zastąpiono? Oczywiście takim jakimś dziwnym trójkątem. Ni to kwiat, ni to jakaś figura, takie strzygliski, które tworzą trójnie. Od razu mi się nasuwa, że jest to symbol Trójcy Świętej. Ojciec, Syn Boży i Duch, nie Duch, bo Duch jest również Synem Bożym, w związku z tym Kościół po prostu okłamuje. Więc kolejny element kościelny włożony tutaj w skrzydła, do tego godła. Więc uważam, że ja zaproponuję inne rozwiązanie, ale ja to Państwu pokażę za chwileczkę, tylko omówimy teraz w tej chwili, co ktoś proponuje. Nie wiem, kto jest autorem tych zmian w godle. Chciałbym się z tym człowiekiem spotkać. Będzie to nieprzyjemna zresztą rozmowa, no ale wiele rzeczy nieprzyjemnych się dzieje. I proszę Państwa, kolejna zmiana, z którą się zgadzam. Korona obecna, tu macie koronę obecną, obecna korona, jest takie rozwartym, takich trójkąty, takie skaczące jakby strzały. No to świadczy o braku stabilności, którą doświadczamy na co dzień. Natomiast tu jest, zamiast tych takich rogów, wstawione są lilijki. Ja też słyszałem kiedyś, że to też pochodzi z jakiegoś tam niezbyt chwalebnego źródła, ale tu bym się zgodził, dlatego że kiedy został wynaleziony kompas morski, to na końcu igły północnej, wskazującej kierunek północny, umieszczono właśnie lilijkę. I ta lilijka była symbolem wyznaczania kierunku. I taką lilijkę, gdyby była w koronie, to symbolizowała, że władza, nie wiem, czy prezydent u nas, czy rząd rządzi, więc władza wyznaczałaby sobie kierunki dla narodu. Ci, którzy pamiętają komunę, to wiedzą, że kiedyś był plan 7-letni, więc wyznaczano, co muszą osiągnąć w ciągu tych 7 lat. Potem był plan 5-letni, nastąpiło przyspieszenie. W tej chwili nie wiadomo, co jutro będzie. Budząc się, kładąc się wieczór spać, nie wiemy, co nas rano zastanie. Sejm jakoś dziwnie po nocach urzęduje, pracuje, więc łatwo wtedy przemycić wiele nie najlepszych pomysłów. I kolejny symbol, gdzie myślę, ktoś poinformował, co się niestety w tym państwie dzieje. Jeśli spojrzycie Państwo tutaj na pazury tego orła obecnego, to one są złote, tylko pazury. Więc jakieś tam to władza sobie jakieś tam pieniążki dorabia. Różne były afereczki. W tej chwili, drodzy Państwo, już całe łapy są złote. Już się nie bierz podkrada, garściami się zawłaszcza. To macie wszystkie spółki Skarbu Państwa przez pociotki obsadzane całymi rodzinami. Już oficjalnie kradnie się, już tam tu 70 milionów, ktoś zmarnował, tam 200 milionów, tam jeszcze 280 i nikomu za to włos z głowy nie spadnie. Dlaczego tak się dzieje? To też jest jakimś konsensusem pewnych wydarzeń z roku 2000, o którym Państwu na końcu opowiem. No to proszę Państwa, w roku 27 września 1999 roku w Sejmie Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej złożyłem taką pracę pod tytułem Marsz Polonia.
w której to zaproponowałem zmiany godła, hymnu i flagi narodowej. Dla potwierdzenia, Państwo tu macie na obrazie, macie potwierdzenia poszczególnych kół parlamentarnych, poszczególnych, już momencik, o odpowiednich kół parlamentarnych. Tu macie Państwo AWS, tu macie Stronnictwo Ludowe, ówczesny ROP, SLD, a tu jeszcze jest PSL i tu jest Kancelaria ówczesnego prezydenta. Oczywiście pewnie wylądowało to w koszu, no bo to nie ten poziom i nie ta świadomość tych ludzi. Ich inne rzeczy interesują niż dobro naszego narodu. I co ja w tym dziele swoim, proszę Państwa, pokazałem? Otóż zaproponowałem takiego orła. Momencik, zrobię sobie tylko troszeczkę tutaj porządku. Zaproponowałem takiego oto orła, który ma główną rzecz, zwróconą głowę, tak jak zapowiadałem, głowę zwróconą w przyszłość. Patrząc na grafikę, to tu po tej stronie jest nasza przyszłość. W związku z tym zaproponowałem właśnie taką koronę z lilijką. Wiele komentarzy pojawiło się, czy ma być korona taka, czy zamknięta, czy skrzyżem. Nie będę tego komentował, bo wiecie Państwo, szkoda czasu. Ten wykład musiałby być bardzo długi, ale ja zaproponowałem, dlaczego akurat taka korona otwarta. Wszyscy mówią zamknięta, bo i tak nie wiem po co. Proszę Państwa, człowiek pobiera energię, czy ktoś wierzy, czy nie, 7 tak zwanymi czakrami. Pierwsza, druga to jest 6 czakra i 7 czakra to jest uniwersum, więc wiedza do nas dochodzi. To jest coś, co przy bierzmowaniu księża właśnie blokują, zakładają blokady po to, żeby się ludzkość nie rozwijała duchowo, bo duchowość z religią nie ma nic wspólnego. Duchowość to jest zdolność do postrzegania wyższych idei, wyższych celów, to, co do nas dochodzi, czego się na co dzień nie spisuje. Natomiast drugą, że wszystkie inne rzeczy tutaj pozostawiałem, natomiast przytępiłem wszystkie rogi piór, ponieważ jeśli zobaczycie, weźmiecie do ręki pióro jakiegokolwiek z ptaka czy zwierzęta chodzącego po ziemi, wszystkie pióra są zaokrąglone. Natomiast te ostre krawędzie, które są w naszym godle, to symbolizują to bez przerwy bicie w to społeczeństwo. Naród jest gnębiony co chwilę jakąś ustawą, jakimś zakazem, jakimś nakazem. Jak ja pamiętam w swoim życiu, to bez przerwy, a szczególnie w biznesie, co chwilę mi grożono albo coś, wprowadzano nowe rzeczy, żeby tylko życie utrudnić obywatelowi, bo jak obywatel jest wolny, zadowolony, no to jest niebezpieczny, bo zaczyna myśleć. Ludzi trzeba gnębić. I proszę Państwa, te pentagramy, które widzieliście Państwo w naszym godle, zastanawiałem się, czym zastąpić. Dwie wersje mi przyszły na myśl jako ezoterykowi. Pierwszy to zrobię wykonanie jakby kwiatu z 5 liściami, ponieważ pentagram jest to uniwersalny zbiór energii, gdzie panuje 5 żywiołów, 5 podstawowych żywiołów i czy ktoś to wie, czy nie, to one funkcjonują. Każdy z żywiołów nadaje człowiekowi pewne określone cechy, więc to nie jest tak, że ktoś sobie wymyślił. To jest wiedza sprzed kilku tysięcy lat, nie wymyślona przeze mnie, ja niczego nie wymyślam takiego, to ja tylko czerpię możliwość posługiwania się, bo dla mnie przez to do mnie dopływa bardzo, bardzo wiele informacji o ludzi, bo wystarczy, że wiem, jaki on jest żywioł, wiem datę urodzenia, ja człowieku bardzo dużo mogę powiedzieć,
i jestem ostrożny w obcowaniu, wiem, czy z tym człowiekiem będzie mi się dobrze spracować, czy nie będzie, ale to tak odskocznia. I proszę Państwa, zaproponowałem właśnie tak jakby kwiat pięciolistny, czyli miałoby to te pięć żywiołów energetycznych symbolizować, czyli naród miałby tą energię do działania. Może niektórzy się boją tej energii narodu, ale spójność, jeśli cały, połączymy umiejętnie siły całego narodu, możemy osiągnąć bardzo, bardzo wiele, ale w kierunku dobrym. Druga wersja, którą sobie zrobiłem i właśnie w pracy, którą tutaj złożyłem w Sejmie, a nie, to też jest, ale to mam osobnym, który w Sejmie, to wykonane zostały jako liść, czterolistna koniczynka, czyli jakby szczęście, że narodowi sprzyja szczęście, mamy jakiś przyjaciół, pomocników i tak dalej, że narodowi jakoś idzie fajnie do przodu. Ewentualnie jeszcze mu rozważałem, żeby w jednym skrzydle była na przykład, był taki pięciolisty kwiat symbolizujący tych pięć energii, a w drugim na przykład koniczynka czterolistna, którym no, by, wszystko by się to ładnie symbolizowało, że się to wszystko ładnie układa w narodzie, ale pod warunkiem, żeby się układało, to byłaby właśnie ta informacja, bo jeszcze chcę tylko dodać, że większość ludzi, którzy tam zetknęli się z moją szkołą, chcąc patrząc na grafikę, to mówią, o Jezu, dlatego mi nie idzie, bo mam taki znak. Nie, proszę Państwa, nie dlatego nie idzie, tylko znak jest informacją, że nie idzie. I czasami właśnie w szkole o tym tłumaczyłem, pokazywałem na przykład, że tam w grafice jest nawet pokazane, dlaczego nie idzie. No wystarczy tylko dokonać analizy odpowiedniej i można wszystkie sytuacje poprawić czy zmienić. To byłoby w zasadzie wszystko, co tutaj chciałem powiedzieć. Ogon jeszcze. Ogon. I ogon też, ogon tutaj też, jak widzicie Państwo, jest zatępiony. On jest skrócony, bo rzecz ptak nie chodzi na ogonie, więc było to trochę takie nienaturalne. To jest wszystko do poprawienia. Oczywiście to, co Państwo tu widzicie, to jest grafika odręczna, więc jest to tylko jakby materiał do graficznej obróbki. Mamy wielu wspaniałych grafików komputerowych, którzy potrafią cuda działać i ewentualnie pod okiem konsultanta, który ma jakieś pojęcie o tym, wtedy takie godło należałoby zrobić. Oczywiście to nie jest tak, że zmienimy godło, to już od razu się zmieni sytuacja w kraju, ale to godło wielu ludzi do mnie pisało, maile i dzwonili, że proszę pana, ma pan rację, bo rzeczywiście ta głowa naszego orła zwrócona w stronę przeszłości, no to symbolizuje pomniki, odznaczenia, akademie, byle okazji to akademia, więc wiecie Państwo, odznaczenia to za jeden czyn już 10 odznaczeń dostał, także jak, więc naród żyje historią, oczywiście o historii trzeba pamiętać, kultywować, ale nie można żyć tą historią. Na historii zarobi kilku pisarzy, kilku drukarzy i księgarzy i na tym wszystko. Życie idzie do przodu, idzie postęp i my też musimy iść z tym postępem. I zmiana godła też w jakiś sposób identyfikuje się z ludźmi i podświadomość też zaczyna pewne elementy wybierać i zaczyna powolutku zmieniać swoje ukierunkowanie. Proszę Państwa, druga rzecz, którą tam w tym artykule była, to jest zmiany w hymnie. Ja na temat hymnu przeczytam Państwu właśnie coś, co zmieniłem, opisałem w pracy złożonej w Sejmie. Pozwolicie Państwo, że przeczytam, mam pamięć dobrą, ale krótką. Wyraz hymnus w języku greckim oznacza pieśń uroczystą, podniosłą, wyrażającą ogólne uznanie wartości moralnych, społecznych i kulturalnych. Że się kimś śpiewa i tak w postawie zasadniczej, to nie będę tego mówił. I proszę Państwa,
tych hymnów w historii Polski było bardzo wiele. No, oficjalnie podaje się, że pierwszym hymnem Polski była Bogu Rodzica. No jak, żeby inaczej, bo przecież Polska powstała dopiero jak chrzest był. Przed tym nie było Polaków, nie było mowy polskiej, nic nie było. No to Państwo pojedźcie sobie na Górę Czarownic, w Górę Świętokrzyskiej, tam pod klasztorem właśnie jest cmentarzysko władców polskich. Taki film zresztą z takiej uroczystości składania im hołdu krążył po internecie i Adolf Kudliński między innymi, już nieżyjący, właśnie taką imprezę tam organizował i opowiedział, jak to się wszystko tam działo. A więc pewnie były hymny przedtem też, no ale ktoś zatarł. Nie było Polaków, nie było, nic się nie działo. Nie będziemy się nad tym dalej rozwodzić, bo to szkoda czasu. Takich hymnów w Polsce było wiele, więc między innymi obecny hymn, który został napisany przez Wybickiego, była Warszawianka. Potem jeszcze był hymn Czachowskiego, który był śpiewany podobno podczas powstania listopadowego. I ten hymn ja Państwu zaraz też przedstawię. Jeśli chodzi o hymny jeszcze, to przede wszystkim hymn wyrażał wolę narodu, dążenie narodu. I tutaj przeczytam Państwu: hymn państwowy spełnia doniosłą rolę w integracji zbiorowości ludzkiej i jest przejawem świadomości narodowej. Niemiecki filozof i psycholog Wilhelm Wundt pisał, że w hymnach narodowych odzwierciedla się charakter narodu. Jego zdaniem hymn brytyjski Rule Britannia, Panuj Brytanią, uwydatnia żądzę i potęgę panowania nad światem, potężne Imperium Brytyjskie. Z kolei niemiecki hymn narodowy, który powstał w 1922 roku, utwór Augusta Hoffmanna von Falleslebena, powstał w 1845. Śpiewano go na melodię skomponowaną przez Haydna, a w 1922 roku, został oficjalnie hymnem Niemiec, tylko że zmieniono słowo Deutschland, Deutschland über alles, Niemcy ponad wszystko. A więc kolejny hymn, który wyrażał wolę narodu. A proszę Państwa, a międzynarodówka? Kto, ludzie starsi pamiętają międzynarodówkę, wyklęty powstań ludu ziemi. To było dążenie watahy komunistycznej, która po prostu za wszelką cenę chciała ogarnąć kulę ziemską. I powiem Państwu taką ciekawość, że każdy kraj, który przyjął pentagram w swojej grafice, czyli dokonał przewrotu politycznego, ma do dziś kłopoty gospodarcze, polityczne, nie wyłączając Polski. Jedyny przypadek to NRD, gdzie po prostu został wchłonięty w ramach ogólnego państwa niemieckiego, ale i też z początku na terenie byłego NRD zarobki i warunki były znacznie gorsze niż pozostałych Niemczech. Nie wiem jak w tej chwili, bo nie interesuje mnie to, to jest ich sprawa, natomiast coś takiego istniało. Również w Polsce śpiewane były hymny pisane w zależności od sytuacji. Natomiast ja zaproponowałem hymn, który był śpiewany, hymn Czachowskiego, który był śpiewany między innymi podczas powstania listopadowego, ale był też śpiewany w obozach wojskowych, gdzie tworzyły się polskie legiony w II wojnie światowej i tam śpiewano właśnie ten marsz Czachowskiego i brzmi ten hymn, tu macie Państwu właśnie wyjątek z tego mojego dzieła złożonego w Sejmie,
Ja Państwu nie zaśpiewam, przepraszam, bo ja mam uszkodzone struny, ale zanucę Państwu melodię, bo płyta mi gdzieś zginęła i nie mogę jej znaleźć, bo miałem taką płytę również nagraną, ale ja Państwu zanucę. La 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 la. I w zwrotka jest pochymnu wzięta. Jeszcze Polska nie zginęła, kiedy my żyjemy. Miłość, wolność i braterstwo wszem oferuje. I hymn. La 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 la. I słowa refrenu. Marsz, marsz Polonia, marsz dzielny narodzie, odpocznijmy po swej pracy w ojczystej zagrodzie. Proszę Państwa, ile milionów Polaków marzy, żeby po swojej pracy w rodziną, z rodzinnym polskim domu odpocząć? Ile milionów za chlebem wyjechało? Zostali front wyrzuceni, zmuszeni do emigracji. Dla nich tu nie było miejsca. I zwrotka następna, to jest oczywiście zwrotka poprawiona, która jest na końcu hymnu państwowego obecnego, to on też ulega modyfikacji. Mówi ojciec do swych dzieci, cały zapłakany, Polska wolna i bogata, niech grają fanfary. Ale to jest tylko marzenie. Więc niech taki hymn, który wyraża marzenie narodu, żebyśmy byli potęgą, żebyśmy mieli bliskich przy sobie, mogli po pracy przyjść do swojego ogródka, do swojego domu, odpocząć, nacieszyć się swoimi bliskimi. Niestety, tęskniotę wielu umiera po prostu za granicą. Więc wiecie Państwo, taki hymn ja zaproponowałem łącznie też w tym Sejmie, ale oczywiście bez odzewu. No i jeszcze taką propozycję będę składał właśnie, ponieważ do 28 października mija termin składania propozycji, ewentualnie oceny tego, co tam ktoś się nabazgrał. To będę takie i zachęcam Państwa, abyście Państwo, którzy słuchacie tego, również zwrócili się tam do Ministerstwa Kultury. Proszę Państwa, no jeśli zmieniamy hymn, jeśli zmieniamy godło, to pomyślmy o naszej fladze, bo przecież nasza flaga, piękna, biało-czerwona, też mówi o naszym narodzie. Wiecie Państwo, ile tu jest informacji w tej fladze, nie zdajecie sobie sprawy. No biało-czerwona. W zasadzie wszystko wzrasta od dołu do góry. Tak przyroda jest skąd i powinno być czerwono-biało. Ale ja myślę sobie, że może i to i lepiej, bo ten biały kolor, jak często rozmawiam z ludźmi, no to czystość też, no jeśli to oznacza w narodzie polskim czystość, to wiecie Państwo, to nie, ja się tak nie nazywam. Proszę Państwa, ja to rozkodowuję w ten sposób, że od dołu, tu macie Państwo od dołu, momencik, tylko sobie tu uruchomię wskaźnik. Proszę Państwa, kolor czerwony. No co kolor czerwony według mojej szkoły oznacza? Kolor czerwony oznacza o pracę, ciężką pracę, wytężoną pracę, może wyznać potęgę, może być niewola, może być napady, zabójstwa, kradzieże, więc w zależności od kogo, no kto wie to kiedy, jaki ten kolor, no w zależności od kontekstu. Jeśli będziemy rozpracowywać grafikę, rozkodowywać, co właśnie pokazywałem w szkole, jest też w książce opisane, to musimy w kontekście czegoś, bo byśmy zwariowali, inaczej no, jest kilka kolorów, a sytuacji miliony na świecie, miliardy. W związku z tym kolor czerwony to jest w naszym przypadku ciężka praca i kradzieże, i wojny. Bez przerwy coś się dzieje. Jak nie rozruchy ogólnospołeczne, to jakaś wojna, coś się działo, mówiąc o historii, no bo nie w tej chwili. Ale też znaczy to wszelkie kradzieże i afery, których aż tłusto na ulicy. Wszystkie afery w spółkach, marnotrawstwa milionów, które Państwo możecie w internecie
telewizji nie usłyszycie pewnie, ale w internecie są artykuły i wypowiedzi ludzi, którzy mają z tym do czynienia. I na to nałożony jest kolor biały, proszę Państwa. To jest tak, że tu się coś dzieje, na przykład jakieś powstanie, choćby lata rok 80, generalne strajki. I co z tego powstało? Proszę Państwa, pustka. Nic. Ale ja sobie tak siedząc myślę, że ta flaga jest inaczej skonstruowana. Wiecie Państwo, ta flaga również przypomina mi stół, okrągły stół. Rzucono na stół plewy, a pod stołem podzielono tłuste kawałki. Naści narodzie plewami najedz się, a my wszystko, całą gospodarkę rozdrobimy, rozdzielimy władzę i te wszystkie tłuste kawałki. Macie Państwo w tej chwili zniszczony przemysł. W Bielsku-Białej stało kilkadziesiąt fabryk, garstka została. I to garstka, które koncern zachodni wykupił. Polskich firm już nie ma. No więc myślę sobie, że ta polska flaga jest cała czerwona. Cała czerwona i od dołu do góry, to można by podzielić kradzieże, wojny, niewolę, zabójstwa, tu też mamy politycznych zabójstw w tej chwili, też Państwo wiecie, nie będę wymieniał. I na to nałożono tutaj biały pas jako zasłonę dymną, że naród o wielu rzeczach po prostu nie wie. Biały dzień, kradnie się i różne dziwne historie, natomiast u góry jest przyświetlone, że my właściwie nic nie wiemy. Została nam tylko długi i ciężka praca odbudowania narodu. Oczywiście zadłużenia, Państwo wiecie, co się dzieje z frankowiczami. Więc to byłaby flaga, ta symbolizowałaby nam obecna flaga. No to co zrobić? Pomyślałem sobie, jakby było, gdyby w Polsce było dobrze lub nagle można coś zmienić. Fajnie, tak generalnie, bo można. Oczywiście nie w sposób rewolucyjny, bo to wiecie Państwo, rewolucja zawsze pociąga za sobą ofiary, ale ewolucyjny. No zostałby kolor czerwony, czyli podstawa. Bo na przykład kolor czerwony na przykład w fladze Niemiec. Jest flaga, że żółta, czerwona i czarna. No to kolor żółty, to wiadomo, niemieckim bogactwem jest wiedza, ziemskie te zasoby, praca, dyscyplina, pracowitość, to jest ich majątek. Idąc w górę, z tego powstaje potęga gospodarcza, ale i mamy przykład, że była to bolesny, że powstała potęga militarna. No i na górze był kolor czarny i to się tak w historii od pierwszej wojny przewijało. Żółty, czerwony, czarny i znowu żółty, czerwony, czarny. Natomiast wracam do Polski, oznaczałoby to, że trzeba się ostro zabrać do roboty, ostro rozliczyć co do jednego złodzieja, aferzystę i wykorzystać nasz kapitał ziemski. Też wiele było wystąpień na różnego rodzaju imprezach, takich terenowych, gdzie właśnie tam specjalista mówił o naszych potężnych zasobach. Jesteśmy potężnym krajem, tylko właśnie gospodarka jest. I teraz, gdyby to wszystko rozliczyć, uporządkować, wziąć się do roboty, trzeba byłoby zreformować naszą naukę. Nie wprowadzając religię do szkoły i skreślając różne lektury, tylko trzeba nauki Jana Pawła studiować, tylko po pierwsze prawo, poprawić nasze prawo, akty wykonawcze. Nasze prawo jest tak skonstruowane, że można je dowolnie interpretować i który sędzia jest, czy mądrzejszy, czy adwokat mądrzejszy, to może sobie sprawy nagiąć w lewo czy w prawo. Brakuje odpowiednich, precyzyjnych aktów wykonawczych. Jeśli za gwałt jest na przykład od 0 do 12 lat, to jeśli jakiś tam wyjątkowo okrutny gwałt zbiorowy, czy ten, to dostanie na przykład tam 8 lat, czy 10 lat. Jeśli zgwałci ksiądz, to dostanie co najmniej w zawieszeniu 2 lata albo rok, albo w ogóle. No to pytam się,
jakim prawem sędzia się kieruje. Więc należałoby również prawo nasze poprawić, uściślić wszelkiego rodzaju finansowe przepisy. Jeśli ja wiem, to jakoś długo nie można było wprowadzić sieciowego rozliczania się, żeby urzędy finansowe główne mogły kontrolować, co się dzieje. Można było. No, w Ministerstwie Finansów siedzieli eksperci, może jeszcze się doradzają, którzy konstruowali jedne rzeczy, a na lewo konstruowali, jak to obejść. Bez nazwisk. I proszę Państwa, gdyby to się wszystko ładnie zrobiło, bylibyśmy krajem mlekiem i młotem, miodem i złotem upływającym. I taką sobie puściłem wodze fantazji, że gdyby zrobić generalny porządek w tym kraju, gdyby była praworządność, obywatele wzięliby się do roboty i włączyliby się w naprawę państwa, każdy na swoim stanowisku, to taka flaga by nam przyświecała i moglibyśmy sobie spokojnie i dostatnio żyć. I to byłoby trzecia rzecz, którą ja w Sejmie złożyłem w swojej pracy. Proszę Państwa, na końcu chciałem jeszcze powiedzieć, bo mówiłem o tym złodziejstwie, że do złodziejstwa już nas zachęcano od dawna. Otóż w 2000 roku odbyła się wystawa, targi międzynarodowe Hanover 2000. Dla tych, którzy nie wiedzą, przypomnę Państwu, że ekspozycja polska wyglądała w tym, że była to stara drewniana chata kryta słomą, a obsługa była ubrana w takie białe, sierpiężne stroje, jakieś tam buty ze słomy, z butów słoma wystawa, i to był obraz Polski. A godło, bo każda wystawa, czy każde państwo ma jakieś swoje godło na zewnątrz dodatkowe, godłem było właśnie taki obrazeczek, proszę Państwa. No, zgodzę się, że flaga symbolizuje jakby nasz dom. Polska to jest nasz dom. Flaga to jest, symbolizuje nasz dom, naszą ojczyznę, nasz kraj, miejsce, gdzie my jesteśmy posadowieni. Ale patrzcie Państwo, okna tego domu są w kolorze szarym. Według zbioru w tej książce, zresztą omawiali bardzo szczegółowo w kursie, w szkole, kolor szary oznacza szare strefy, szarą strefę, oszustwa i tak dalej, głównie podatkowe. Więc ktoś zaprojektował, czyli zapraszał tym godłem swoim, tym znakiem identyfikacyjnym na tych targach, zapraszał z kogo? No, ludzi do kraju. Jakich? No to ja sobie pozwoliłem ręcznie dokreślić coś jeszcze, już Państwu pokażę, i dokreśliłem takie postacie. Żeby się ludzie za granicą nie musieli domyślać, co to oznacza, to ja dorysowałem, że zapraszamy złodziei do naszego kraju, kraj jest rajem dla złodziei. Nieprawda? To pośledźcie Państwo afery, które toczą się przez nasz kraj. W związku z tym, no aż wstyd, że władza w taki sposób promuje nasz kraj za granicą. Oczywiście, no skąd mieli wiedzieć, taka szkoła dopiero powstała przeze mnie. Oczywiście ona już powstała przed tymi targami. No ale kto sobie głowę zawracał wtedy, no, książka dopiero w 2004 roku, ale już w Sejmie taką pracę złożyłem. I to byłoby, proszę Państwa, tyle, jeśli chodzi o naszą narodową symbolikę. Zapraszam Państwa jeszcze raz, to jeśli ktoś chciałby zgłębić sobie tematykę symboliki niekonwencjonalnej, która jest bardzo pomocna w rozszyfrowywaniu, na przykład dostajemy jakąś ulotkę kogoś reklamową, czy mamy takie gazetki, no nie zabrałem, żeby Państwu pokazać, reklamowe gazetki kolorowe, tam jest bardzo dużo informacji, czy kupić, czy jaki to jest, czy do drogi, czy to oszukuje ktoś, czy ma, czy jest bardzo uczciwy, to wszystko widać. Wizytówka. Proszę Państwa, ile ja mam zabawy, gdzie mam jakieś spotkania w przerwie, kiedy ja omówię wizytówki, to wszyscy wyciągają wizytówki, żeby coś powiedzieć. I proszę Państwa, mam taki uwag, bo czasami ludzie są
tak, takie wyprowadzenie z równowagi, zdenerwowanie. Jak to mówi? No, panie, to skąd pan to wszystko wie? No właśnie z tej wizytówki. No panie, ja w takie bzdury nie wierzę. Ale co, jest prawda? No tak, no jest to prawda. No to co mam zrobić? Często zabawnie mówię, zmienić się po prostu, albo zmienić postępowanie swoje. Natomiast no, w grafii ja też bardzo często, gdzie jakaś wizytówka czy ulotka jest i widzę coś podejrzanego, to ja sobie biorę i spróbuję coś tam z nimi załatwiać, żeby się przekonać, czy to, co jest na wizytówce czy na ulotce, jest prawdziwe, to się i tak się za każdym razem sprawdza. I to byłoby wszystko, drodzy Państwo, także jeszcze raz zapraszam wszystkich tych, którzy chcieliby poszerzyć swoją wiedzę do zakupienia sobie kursu pod tytułem Sztuka czytania informacji i grafiki użytkowej znaków firmowych, wizytówek, ulotek, reklam firmowych i stron internetowych. A jeszcze wracając do stron internetowych, proszę Państwa, no to jest zabawa. Czasami aż się roi od informacji, co się w danej firmie dzieje lub co ta firma, czy ma drogie, czy ma niedrogie, czy oszukują i tak dalej. No, ale to już dla tych, którzy chcieliby się z takim zadać, zapraszam do zakupu takiego kursu. Pod filmem będzie podany link do tej szkoły, tam można sobie taki kurs zakupić. Ja Państwu dziękuję za uwagę. Chętnie wymienię sobie, jeśli ktoś ma jakieś pytania pod tym względem. Oczywiście już od razu informuję hejterów, którzy również sobie pozwalają bardzo mocno. Nie dochodzą do mnie hejty, ponieważ ja nie przeglądam swojej poczty, tylko mam odpowiednich ludzi, którzy przeglądają i do mnie tylko dochodzą rzeczy pozytywne. Owszem, dochodzą krytyki też. Jeśli jest coś, ale zawiera konstruktywną krytykę, to ja bardzo chętnie podyskutuję, wymienię poglądy, ale konstruktywnie. Natomiast hejterzy, wiecie Państwo, żeby być hejterem, to nawet nie musi umieć pisać i czytać. Wystarczy, że mówi, coś podsłyszy, coś poklepie. Więc dajcie sobie Państwo spokój, bo ja tego nie przeglądam, więc do mnie to nie dociera. Zatem życzę Państwu, tych, którzy są zainteresowani, którzy zgłębią sobie wiedzę na temat symboliki niekonwencjonalnej. Życzę miłej zabawy i pomocnych narzędzi w życiu codziennym. Życzę Państwu wszystkiego najlepszego. Do usłyszenia. Dziękuję bardzo i dziękuję Państwu za uwagę.